Dzień dobry, mam pytanie do pana. Hello, I have a question for you. Czy boi się pan śmierci z powodu koronawirusa? Are you afraid to die because of coronavirus? No, certainly not. Nie, absolutnie nie. A dlaczego nie? Why not? I have a wonderful privilege that my life is in the hands of the living God. Mamy tę radość i ten przywilej, że moje życie jest w rękach żywego Boga. So, the Bible tells me, Biblia mówi mi, that according to Romans 8:31, że zgodnie z tym, co jest napisane w liście do Rzymian, 8 rozdział, 31 wiersz, God is for me. Bóg jest ze mną. Who could be against me? Kto może być przeciwko mnie? And then he gives a lot of opportunities. What could be against me? Jest tam opisane wiele różnych rzeczy, które mogą być przeciwko mnie. Sickness, choroba, danger, niebezpieczeństwo, hunger, głód, also death, także śmierć, nothing. Ale nic. Why not? Nic mnie nie dotyka. Dlaczego? Because the Lord Jesus Christ died for me. Ponieważ Jezus Chrystus umarł za mnie. He took the wrath of my sins. On wziął gniew za moje grzechy na siebie. Upon himself. Na siebie samego. He is the Savior. On jest Zbawicielem. He is the substitute. On jest tym zastępcą. So that it's so important. To jest tak ważne. To believe them. Aby w to uwierzyć. When Corona started. Kiedy ten epidemia się zaczęła. They make a lot of fury. To spowodowało bardzo wiele niepokoju, błędu. And they pushed fear in the hearts of people. Wtłoczono mnóstwo niepokoju, strachu w ludzkie serca. And I asked myself why they did it. I ja pytałem samego siebie, dlaczego oni to zrobili. Until now I have not a real answer. I aż dotąd nie mam takiej jasnej odpowiedzi. But I fear of the changes in this world. Ale obawiam się zmian w tym świecie. That people do it with a very bad opinion. Że ludzie po prostu mają bardzo wiele złych zdań, opinii. So I found it much more important. To, co jest najważniejsze. To know that your life is secure in the hands of Jesus. To jest to, aby wiedzieć, że twoje życie jest bezpieczne w rękach Pana Jezusa. Because maybe you will never have corona. Ponieważ możesz nigdy nie zachorować na koronę. But you can suffer and die from cancer. Ponieważ możesz umrzeć z powodu raka. And then is the question, where will you be? I to jest pytanie, gdzie będziesz wtedy? Where will you spend eternity? Gdzie spędzisz wieczność? So you know you need a living Savior. A więc bądź pewien, że potrzebujesz żywego Zbawiciela. Jesus Christ is the Savior. Jezus Chrystus jest Zbawicielem. On nearly each corner there's a cross. Prawie na każdym skrzyżowaniu dróg stoi krzyż. And this should remind you, he died for me. I powinien on tobie przypominać, on za mnie zmarł. If you not have this assurance, jeśli nie masz tej pewności, make that clear. Uczyń to jasnym dziś. Amen. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Dziękuję.